Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Miściwojewski, razem ze mną Kornik. Witam serdecznie. Niespodziewany, ale zacznijmy od początku, bo jestem bardzo ciekawy twojego rozstania z KSW. I zacznijmy od tego. Kilka słów wyjaśnienia, czemu kończysz przygodę z KSW tak wieloletnią. Byłeś mistrzem kategorii piórkowej i podjąłeś decyzję, że opuszczasz szeregi mieszanych sztuk walki KSW. Wiesz co, stanąłem przed lustrem i powiedziałem sobie prawdę, że ja już jestem bardziej ojcem i mężem niż sportowcem. I tak jest prawda, boli mnie to tak troszkę, wiesz, w serduszku, bo gdzieś tam ambicje sportowe są, ale prawda jest taka, że ja mam 35 lat, małe dziecko, któremu chcę poświęcać czas, bo to też nie jest, bo ja wiem, że niektórzy mają małe dzieci, bądź nawet dorosłe, których na oczy nie widzą, ale nie, ja chcę z małym przebywać, ja chcę uczestniczyć w jego życiu, a wiem, że już na tą chwilę nie jestem w stanie, ale coś tu się dzieje, jakieś dymy. Przyzwyczajaj się, mój drogi. Tak, no szczerze siedziałem na backstage'u i mówię, co ja tu robię. No. Tak, zerki, tylko ci nasz laptop jest cały, dobra, bo to się działo gdzieś tam przy nas. No. Więc tak jak mówię, no tutaj zaważyły... No już chyba po. Zaważyło to, że ambicje sportowe trzeba schować do kieszeni i zająć się czymś innym. No w KSW, wiesz, przychodzą non-stop młodzi, utalentowani. To oni mają już teraz, w tym wieku, na co ja pracowałem, kurde, latami. MMA z roku na rok się rozwija. Cieszę się, że byłem w tej organizacji przez 12 lat i udało mi się tam utrzymać. Kurde, no... Boli, ale wolę w wieku 60 lat, kiedy wypiję jedno piwo za dużo, ponarzekać koledze, że kurde, mogłem tam tych jednak swoich ambicji sportowych gdzieś tam mocniej tą karierę pociągnąć, dłużej pociągnąć, niż wiesz, kiedyś sobie pluć w brodę, że przeciągnąłem to za długo i teraz załóżmy się jąkam, bo przyjąłem za dużo na twarz, bądź nie wykorzystałem jakichś szans, wiesz, no w KSW, bądźmy szczerzy, ja tam już do pasa nie dojdę, bo mimo dobrych walk, ostatnia pasa no nie była taka, jak powinna być, w sensie za dużo tych czerwonych kwadracików. Lepiej ze sceny zejść tak w odpowiednim momencie, a nie przedłużać tego za długo. No. No niestety, ale kurde, no stary jest. Właśnie widzę taki mega smutek, jednak piękna przygoda, słuchaj, no 12 lat. Ja sam jeszcze, kiedy nie byłem w tym środowisku, tutaj oglądałem twoje pojedynki z zapartym tchem. Fajnie się to wszystko oglądało, ale jednak te przemijanie jest nieuniknione, co? No i to tak najbardziej boli. To ci powiem, nigdy nie byłem tego tak świadomy, że kariera sportowca jest tak krótka. Inaczej, ja zawsze wszystko podporządkowałem pod treningi i to było... Jak to było, to ja tego nie doceniałem aż tak bardzo, że... Dla mnie to był taki tok pracy, że wiesz, idziesz rano na trening, potem wracasz, masz posiłki zrobione, bądź sobie sam robisz, no zwyczajnie zrobione, bo miałem wokół siebie bardzo życzliwe mi osoby. Idziesz, wiesz, na drzemkę, kiedy trzeba, stajesz, noce przesypiasz normalnie, gdzie... A teraz, no szczerze, ja, wiesz, ja śpię na kanapie, albo śpię, no dobra, w pokoju, gdzie śpi żona i mały, no ale to jestem budzony w nocy, bo mały... Tam gdzieś się obudzi po mleko, czy tam wiesz, pies głośniej potupta. Minęło, no po prostu minęło i trzeba się z tym pogodzić. No. Kurde, no życie, po prostu zmiana firmy, no dziękuję. Oczywiście, ostatnie pytanie a propos KSW. Rozstaliście się, strzelam, że w dobrych takich relacjach. Tak, ja jestem, wiesz co, KSW wdzięczny za... No oni tak naprawdę, wiesz, dali mi szansę, oni mnie... Kurde, no to byli... Moi szefowie przez 12 lat, więc myślę, że mi jako pracownikowi też nie mogą niczego zarzucić. Kurde, no ale sentymentalny się ten wywiad zrobił. Strasznie. Ale widzę naprawdę, ale wiesz co, fajnie, bo to no jednak coś się kończy, ale coś się zaczyna. Słuchaj. No tak, zaczynają się freak fighty. Myślę, że dobra okazja akurat taka, żeby wskoczyć na tą walkę. Adam strasznie mocny przeciwnik, jak na to, że wiesz, wczoraj siedziałem na fotelu i po prostu siedziałem na fotelu i nagle miałem stać i tutaj przyjechać.
Ludzie go nie znają, więc go nie doceniają. Go nie znają, więc nie wiedzą, na co go stać. To jest ciężki chłop, dobrze wyposażony w muskulaturę, tak to nazwijmy, ale to nie jest taki typowy klot siłowniczy z bramki, który się nie rusza. On w 2015 zawiesił karierę, no teraz ją wznawia, co nie zmienia faktu, że wtedy nokautował ludzi kopnięciem i teraz dalej to potrafi, bo teraz na zapleczu też widziałem, że tam te nóżki na rozgrzewce chodziły. Ciężki. Aczkolwiek późniejsi rywale wydają, nie wiem jakich będę miał, ale wydaje mi się, że będzie tylko z górki, no bo nawet jeżeli ktoś tutaj, załóżmy, no, brać cały ten fight card pod lupę, no to Adam jest, jeżeli chodzi o gabaryty i umiejętności, no najcięższym gościem. No i też ludzie, żeby wiedzieli, Adam jest ciągle w treningu. Ja ile razy nie jestem w Akademii Sportu Walki Wilanów, a jestem dosyć często, no to Adam jest zawsze trenuje, także... No to jest zawodowiec krwi i kości, to nie jest freak. I właśnie ta przewaga gabarytu, przewaga wagi, wybijecie się w MMA, no te zapasy z takim koniem mogą być ciężkie, co? Tak, zdecydowanie, no jejku, no tutaj jakikolwiek aspekt siłowy z takim koniem będzie ciężki, no tutaj nie, jejku, no cudów nie ma, no tym bardziej, że to nie jest chłop, którego, wiesz, ja obskoczę, bo on nie wie na przykład jak reagować na kopnięcia. No to będzie trzeba zawalczyć mądrze po prostu, tylko że to jest właśnie, to są freak fighty. To tak naprawdę, czy ja wygram, czy przegram, to nie robi roboty, nie? Więc wynik tutaj schodzi na drugorzędny plan. Mam nadzieję oczywiście, że wygram, zrobię wszystko. No i ogólnie szykuje się taka najbardziej sportowa walka podczas tej gali. No to na pewno, to na pewno. Powiedz mi, bo ty dzisiaj ogłosiłeś rozstanie z KSW i czy dzisiaj właśnie odezwali się... A nie, ty mówisz, że chyba wczoraj dostałeś tą propozycję, tak? Jak to wyglądało, powiedz nam w ogóle? Wczoraj wieczorem dostałem propozycję. Rozmawialiśmy zarówno z Prime, również rozmawiałem ze stroną z KSW. Myślę, że... Inaczej, w KSW też miałem propozycję walki, ale tak jak mówię, ja mam teraz ciężko z przygotowaniami. Dostałem propozycję na przykład na styczeń, tak? Dobra, to ci powiem tak. Na styczeń miał być Gracjan Szadziński, ale no, po ostatnim nokaucie dostał zawieszenie, więc nie może walczyć na gali. Dali mi kolejnego rywala, który, jak łatwo się domyślić, jest bardziej wymagający niż Gracjan. No bo Gracjan moim zdaniem ma swoje atuty, ale jest jednopłaszczyznowym zawodnikiem i w dzisiejszych czasach no, tacy zawodnicy są najłatwiejsi. Tak? No bo nie musisz się bać o to, że Gracjan cię obali. No bo cię nie obali. Gracjan w życiu nie wykonał jeszcze żadnej próby sprowadzenia, więc jak on cię ma obalić? Fakt, ma nokautujący cios, ale jest jednopłaszczyzną, więc łatwym. Potem dostałem, wiesz, propozycję również na luty. Tylko kurde, no ja mam... Rodzinę mi jest naprawdę ciężko się przygotować, więc wolałbym zostać nawet na takiej ścieżce, okej, trzech porażek teraz, ale jedna porażka jest z Borysem Mańkowskim, który wygrał dwie rundy, jedną ja wygrałem, czyli to kurde, było okej. Sebastianem Rajewskim, który przed chwilą walczył o pas. I to kurde, walczył dwukrotnie o naszej walki, więc też to nie mogę powiedzieć, że przegrałem z byle kim. Ba, znokdownowałem go w pierwszej rundzie, gong tak naprawdę nie pozwolił mi dokończyć dzieła. Potem z Desme, również walka wieczoru, tu Sebastianem walka wieczoru, z Desme walka wieczoru. Desme również leżał na deskach po moim ciosie, więc wolę... Dobra, przegrane, wolę zejść z tej sceny tak, niż być obijany na przykład i kończyć jak Gracjan. Bo Gracjan, moim zdaniem, sorry, no ale naprawdę, ja rozumiem, że sportowiec zawsze chce, no kurde, ja dalej chcę walczyć i tak dalej, ale w pewnym momencie ktoś ci powinien powiedzieć stop i to powinny być osoby bliskie tobie, twój narożnik i tak dalej. Przecież Gracjan już po tym oku, no kurde... Sorry, ale to nie jest złamana ręka. Ręka ci się zrośnie, nie wiem, będzie cię bolała na starość, jak będzie padał deszcz. Będzie zmiana pogody. Okej, dobra, to przeżyjesz, ale jak już coś z okiem masz, a jak dostajesz takie nokauty i już widać, że ta głowa jest mniej odporna na ciosy, a masz dodatkowo styl Gracjana, gdzie... Kurde, ja się go tak jakoś...
ja się go nie uczepiłem w tym wywiadzie, go podaję po prostu jako przykład, bo to jest moim zdaniem taki no, przykład wypisz, wymaluj, gdzie najbliższe osoby powinny powiedzieć, narożnik ci powinien powiedzieć... Wystarczy. I ja nie chcę, bo ja wiem, że mój narożnik też miałby mi ciężko powiedzieć, ja też miałbym ciężko to przyjąć, tym bardziej jakby mi to mówił ktoś z boku, więc wolę to odejść teraz, gdzie... No poza takimi urazami, które no rzeczywiście jakoś mi tam wkurzają delikatnie, to mi nic nie ma, tak? No i jakoś tam te zdania składam. Owszem, pewnie sobie mocniej seplenie niż by było to, gdybym nie miał ogólnie, nazwijmy to, kontaktu ze sportami walki. Pewnie może mówiłbym płynniej, ładniej i tak dalej, ale... Nie przesadzaj, ale i tak nie widać tego takiego, wiesz, typowego rozbicia. No więc lepiej teraz niż później. Kornik, dwa pytania. Pierwsze. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale muszę o to spytać. Czy dużo są lepsze te pieniądze tutaj w tych frikach niż jak walczyłeś w KSW? Powiem tak, nie one decydowały. W KSW miałem płacone bardzo dobrze. To, wiadomo, no od pewnego momentu, bo nie od razu było mnie na wszystko stać, ale tak, KSW płaciło bardzo dobrze. Tutaj również otrzymuję bardzo dobrą wypłatę i tyle, że przy mniejszym moim nakładzie zaangażowania, bo jeżeli mam wychodzić do walki w KSW, ja się muszę przygotowywać. Jeżeli mam wyjść nawet do walki z Adamem, który jest bardzo, tak jak mówię, niebezpiecznym zawodnikiem, to ja mogę sobie pozwolić, że stanę z kanapy, prześpię się, wsiądę w auto i przyjadę tutaj i wyjdę do tej walki, bo to tak jakby nic nie... Nawet jeżeli przegram, to nie podrażni moich jakoś ambicji, wiesz, sportowych. To, co miałem osiągnąć, to ja już osiągnąłem. Większe pieniądze są tu od KSW, czy nie? Wiesz co... Porównywalne. Okej, okay, dobra. I ostatnie moje pytanie. Większe, aczkolwiek porównywalne. O to słowo mi chodziło. Będzie do tytułu. Słuchaj, jak skomentujesz zachowanie Normana Parke? Bo moim zdaniem dramat. Wiesz co, powiedziałem to już we wcześniejszym wywiadzie i bardzo mi się to tak w sumie spodobało, że tak ładnie wymyśliłem. Tutaj nawet nie zachowanie Normana mnie dziwi, bo on przecież już takie klocki wywijał, no nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci raz. Jego emerytury, jego odejścia. Ja się dziwię pracodawcom, że oni go dalej zatrudniają, organizatorom, że dają mu pracę, bo to Einstein powiedział, że chyba on, jeżeli nie on, to ktoś równie mądry, że jeżeli wykonujemy te same działania, spodziewamy się różnych rezultatów, no to tak naprawdę wina głupoty jest z nas, a nie. Każdy go zatrudnia i próbuje, wiesz, z niego być jego kolegą, a tutaj widać, że się nie da, więc ja się dziwię, że no po prostu decydują się na Normana. No tutaj chyba już algorytm został przelany. Wydaje mi się, że organizatorzy zobaczą, że wiesz, promują go, ale pompują. Widziałeś oświadczenie Normana? Jeszcze nie widziałam, a już wstawił, tak? Tak, już wstawił a propos... I mu chodzi chyba o te 100 kg, tak? Że miał ważyć tak jutro niby. Znaczy on tam odrzucił, odbił piłeczkę, że już nawet nie o te 100 kg, tylko że on się obawiał, że nie dostanie wypłaty, że to była taka jakby główna myśl przewodnia. Co nie zmienia faktu, że tam już jest tak delikatnie zaznaczone, że on był przeciwny temu kontraktowi, bo on tak jakby we fame wolał. Już wie, że tutaj raczej jest spalony, więc teraz jest znowu uderzanie w stronę fame'u i to takie... Ciekawy jestem, czy to poskutkuje, no jestem... No zobaczymy, ja sam jestem ciekawy, ja bym go w fame'ie z chęcią zobaczył. Ja bardzo lubię konferencje prowadzić, kiedy jest Norman, no bo to jest no, zadymiarz rasowy. Normana wszędzie się dobrze ogląda i tak dalej, tak? No bo to jest... Tyle, że jako pracownik jest strasznie ciężkim, więc nie wiem, czy organizatorzy już nie wolą, wiesz, zatrudnić, nie wiem, strzelam, Bagietę, bo też zrobi fajne show i ten, a przynajmniej wykonuje polecenia. Jest to pracownik wyjątkowy na pewno. Artur, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, witamy we Freak Fightach i co? Będziemy się raz widywać na pewno częściej. Dziękuję, do zobaczenia.